pasy jest dla mnie taką odskoczem od rzeczywistości, takim czymś, czym się mogę pochłonąć całym sobą i swoim przynieść. Mam na imię Daniel, mam 17 lat, moją pasją jest gra w rugby na wózkach. Rugby na wózkach pojawiło się w moim życiu, gdy podczas obozu w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji mój dzisiejszy trener zaproponował, żebyś przyszedł na trening. Obecnie uczęszczę na treningi łódzkiej drużyny rugby DFW Łódź. Na treningi rugby na wózkach poświęcam 2 godziny w tygodniu. Moim obecnym trenerem, którym sportuję 1,5 roku, jest Michał Spychała. Jak wyjechał ten zawodnik środkiem, to w momencie, kiedy dostaje piłkę tutaj, a spojrzał tu, to w momencie, kiedy spojrzy za tą piłką znowu w tamtym kierunku, to już do niej nie zdąży. Dlatego ważne jest przy takim długim podaniu, żeby jechać możliwie szeroko i wtedy kątem oka widzimy wszystko, co się dzieje. Nazywam się Michał Spychała, jestem trenerem łódzkiej drużyny jakby na wózkach Diabły Łódź. Od niedawna zawodnikiem naszej drużyny jest także Daniel. Doceniam ogromnie jego zaangażowanie i pasję, z jaką podchodzi do treningów. Życzę mu wszystkiego najlepszego w przyszłości i samych sukcesów w tej dyscyplinie. Moim największym osiągnięciem jest wzięcie udziału w pierwszym turnieju Rugby 5 organizowanym w Polsce. W przyszłości chciałbym zostać zawodnikiem reprezentacji Polski i reprezentować ją na najważniejszych turniejach międzynarodowych. Swojej pasji zawdzięczam polepszenie swojej sprawności fizycznej, poznawanie ciekawych nowych ludzi i możliwość wyjeżdżania na różne turnieje. Moimi najlepszymi wspomnieniami są wyjazd z drużyną na różne turnieje. Panuje tam fajna atmosfera. Zachęcam wszystkich do gry w rugby lub znalezienia innej pasji.